Dzień dobry, Magdalena Rutuska-Korbel. Witam w poniedziałek, 3 września. Zapraszam Państwa na Teledziennik. Witaj szkoło, taki napis widniał w sali publicznej szkoły podstawowej imienia polskich noblistów w Walimiu. Dziś uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny. Przy okazji inauguracji nowego roku szkolnego w Walimiu wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski przekazał nowe rowery zakupione z budżetu partycypacyjnego. Radość, ale i niepewność malowały się na buziach uczniów klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej imienia polskich noblistów w Walimiu. Dzisiaj wraz z kolegami i koleżankami ze starszych klas rozpoczęli rok szkolny 2018-2019. Sztandar publicznej szkoły podstawowej imienia polskich noblistów wprowadzić. Do hymnu państwowego. Jeszcze powstanie sobie z głębokiej, gdy żyjemy, co nam obca przemocniła, szaną odbierzemy. Nasz marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, z gardła i przewodem, z Bożym się z narodem. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, wicestarosta powiatu wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski, wójt gminy Walim Adam Hausman, radni, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Walim, a także dumni rodzice, dziadkowie i opiekunowie. To będzie wyjątkowy rok szkolny. Po wielu latach szkołę podstawową ukończą ośmioklasiści, a uczniowie obecnych klas trzecich gimnazjów będą ostatnim rocznikiem gimnazjalnym. Będzie to więc rok trudny zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli i rodziców. Bardzo się cieszę, że w tym roku mamy do szkoły podstawowej w Walimiu trochę więcej dzieci, bo aż o 9. To jest bardzo dobry wynik. Myślę, że 3 lata temu wprowadzono reformę i rozpoczęliśmy rozmowę o reformie. Mieliśmy takie obawy, czy szkoła w Walimiu się obroni, czy szkoła w Walimiu da sobie radę przy likwidacji gimnazjum. Dzisiaj mogę jasno powiedzieć, że szkoła się broni, że szkoła się rozwija. Co do kadry nauczycielskiej, może tak, my jako samorząd odpowiadamy tylko za mowę, tylko i wyłącznie. Natomiast za kadrę pani dyrektor. Pani dyrektor, muszę powiedzieć tak, że kadra nauczycielska w Walimiu chyba jest jedną z najlepszych, pewnie pan starosta powie w powiecie, ja pójdę troszeczkę dalej, w aglomeracji, bo to mogę jasno powiedzieć. Naprawdę, drodzy rodzice, przyprowadziliście swoje dzieci do jednej z najlepszych szkół w aglomeracji i z tego bardzo się cieszę. Natomiast, kochane dzieci, no czego wam życzyć? Spokoju, nauki, wytrwałości w tej nauce i nie byłbym sobą, gdyby na koniec nie powiedział najważniejszej rzeczy. Co roku to mówię, już za 10 miesięcy wakacji. Pamiętajcie o tym.
Zarówno podczas wakacji, jak i roku szkolnego nowe rowery przydadzą się młodym kolarzom z gminy Walim. Przy okazji inauguracji roku szkolnego wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski przekazał sprzęt zakupiony w ramach budżetu partycypacyjnego. Projekt Powiatowa Akademia Rowerowa wart był 14 715 zł. Szanowni Państwo, droga młodzieży, korzystając z okazji, chcielibyśmy w dniu dzisiejszym dokonać przekazania sprzętu zakupionego w ramach budżetu partycypacyjnego powiatu wałbrzyskiego. Jest to trzecia edycja. Byliśmy pierwsi w Polsce. Mam nadzieję, że nie będziemy ostatni. Cieszy fakt, że Gmina Rysłowi włącza się bardzo aktywnie i że w tym budżecie to Państwo decydujecie, na co idą środki. Te trzy rowery to właśnie Wasz głos, wspieranie sportu, wspieranie kultury fizycznej w Uczniowskim Klubie Sportowym Orlik i Walik. Jeżeli bym mógł, to chciałbym przekazać. Zapraszam. Jest to trzeci budżet partycypacyjny, który będziemy realizować jako Uczniowski Klub Sportowy Orlik. No i w tym roku jako jedyna instytucja złożyliśmy wniosek. Taki mieliśmy pomysł, żeby kupić rowery. Te rowery posłużą członkom lokalnego klubu MTB Walin. Bardzo się cieszymy. To są nowe rowery wysokiej klasy. Serdecznie dziękuję. Tak jak powiedział Pan Wójt, będziecie chodzić do jednej z najlepszych szkół na Dolnym Śląsku. Myślę, że dzisiaj Szkoła Podstawowa w Walimiu wraz z tą infrastrukturą towarzyszącą jest obiektem, który może nie tylko edukować, ale rozwijać również Was pod względami kultury fizycznej, a nie komputerów tylko, których myślę, że po wakacjach w domu mieliście aż na dość. Więc życzę Wam oczywiście samych szóstek, żeby każdy dzień spędzony w szkole przynosił Wam radość i żeby nie było ani jednego dnia ze smutkiem, a nauczycielom życzę tego, żebyście byli wytrwali w swojej pracy, ale również wyrozumiali. Czasami nerwy są złym doradcą, czasami zamiast tej jedynki wstawcie po prostu dwóje, dajcie tą drugą szansę. Wszystkiego dobrego. Dyrektor szkoły Małgorzata Jarczok podziękowała przybyłym, po czym oficjalnie rozpoczęła rok szkolny. Od jutra uczniów i nauczycieli czeka wytężona praca. Wałbrzyszanie uczcili 38. rocznicę powstania Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Solidarność oraz 30. rocznicę strajku na szybie Barbara kopalni węgla kamiennego Wiktoria. Uroczystości odbyły się na terenie starej kopalni. W miejscu, gdzie była kopalnia Torres, która jako pierwsza kopalnia w Polsce stanęła wspierając strajkujących stoczniowców, uczczono 38. rocznicę powstania Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Solidarność oraz 30. rocznicę strajku na szybie Barbara kopalni węgla kamiennego Wiktoria. Jeszcze Polska nie zginęła, co nam obca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Moi drodzy, minęło już 38 lat od tej chwili, kiedy Solidarność wywalczyła skutecznie i po raz ostatni niepodległość naszej pięknej Polsce. Jak co roku spotykamy się pod figurą świętej Barbary w kolebce Wałbrzyskiej Solidarności na szybie Torres, dawnej kopalni węgla kamiennego. Bardzo się cieszę, że możemy tą pamiętną datę
upamiętnić w tak szczególny sposób i w tak dużym gronie. Poproszę teraz o zabranie głosu pana wojewodę Kamila Zielińskiego. Czcigodni kapłani, szanowny panie pośle, panie prezydencie, szanowny panie przewodniczący, panie dyrektorze gospodarzu, szanowni przedstawiciele instytucji naszych miejskich publicznych, drodzy radni, szanowni państwo, przedstawiciele pocztów sztandarowych, drodzy górnicy, szczęść Boże, drodzy górnicy, tutaj przy tej figurce świętej Barbary. Szanowni państwo, dzisiaj kolejny raz w roku niepodległości gromadzimy się tutaj, na tej pięknej, zrewitalizowanej, starej kopalni. Zrewitalizowanej infrastrukturalnie, ale to pewnego rodzaju metafora do tej naszej dzisiejszej rzeczywistości. Dzisiaj wypadałoby powiedzieć, tak jak to pan przewodniczący powiedział, wączas to był zryw. On był także i potem, i krwią okupiony. A dzisiaj nam jest potrzeba tego porozumienia, nam jest potrzeba zgody. Cieszy mnie dzisiaj to, że tu w Wałbrzychu stoimy razem. Z różnymi poglądami, ale stoimy razem. Wspominając to, co się zadziało w 80 roku, to, co się zadziało później, to, co było fundamentem, ważnym fundamentem na drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości. Za tą waszą obecność, za tą wierność tej tradycji, wierność solidarności i wierność Polsce serdecznie państwu dzisiaj dziękuję. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę dzisiaj w dniu 31 sierpnia, w dniu rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, w dniu solidarności i wolności uczestniczyć w tym wspaniałym świętowaniu tamtych dni, przypominając tamte dni bohaterskie tutaj w Wałbrzychu, na kopalni Torres, na kopalni na szybie Julia, gdzie też przez kilkadziesiąt lat pracował mój dziadek. Jest to dla mnie chwila wzruszająca. Czuję się emocjonalnie poprzez więzi rodzinne związany z tym miejscem i chciałbym przypomnieć kilka historycznych momentów. 14 sierpnia 1980 roku rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej. Jak wiemy, w obronie z postulatem przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz i Lecha Wałęsy, ale także szerzej. Te postulaty wybiegały w kierunku uzyskania zgody władz, wówczas władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która rządziła naszym państwem, legalizacji wolnych związków zawodowych. Niestety w dniu 16 sierpnia strajk został przerwany, czy jak gdyby został ogłoszone jego zakończenie. Lech Wałęsa po uzyskaniu obietnicy przywrócenia do pracy jego i Anny Walentynowicz oraz podwyżek płac dla pracowników Stoczni Gdańskiej ogłosił zakończenie strajku. I wówczas trzeba przypomnieć, bo to niesłychanie istotne, abyśmy budowali naszą historię na fundamencie prawdy. Trzy skromne, nieduże, ale wielkie duchem kobiety zatrzymały strajk. Anna Walentynowicz, Alina Pieńkowska i Ewa Osowska. To one zamknęły bramy, gdzie strumieniami już wychodzili robotnicy po zakończeniu strajku. Wtedy rozpoczął się tak naprawdę strajk solidarnościowy, który doprowadził do powstania wielkiego ruchu Solidarności, do powstania niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność. Trzeba o tym pamiętać, bo to był wtedy ten moment, taki kamień milowy w naszej historii. Można powiedzieć, kierując się logicznym rozumowaniem, związkiem przyczynowo-skutkowym, gdyby nie wtedy te trzy panie zatrzymały strajk, a była z nimi jeszcze czwarta kobieta, pani Henryka Krzywonos, która wtedy protestowała przeciwko, wypominała Lechowi Wałęsie to zakończenie, przedwczesne zakończenie strajku. Musimy o tym pamiętać, bo to był tak naprawdę początek szerokiego, wielkiego, wielomilionowego ruchu Solidarności. Chciałbym jeszcze przywołać też pewien moment historyczny 8 lat później. Dzisiaj, w tych dniach, mija 30. rocznica strajków górniczych, strajków robotniczych w Wałbrzychu
z 1988 roku. Wtedy to na szybie Barbara w kopalni Wiktoria również górnicy strajkowali, domagając się podwyżek płac, ale także demokratyzacji życia, bo tak wtedy się to nazywało. Mieliśmy już ten proces rozpoczęty w zakresie przebudowy naszego państwa, czy całego systemu, jak to wtedy mawiał wielki przywódca całego układu Związku Sowieckiego, Michaił Gorbaczow, pierestrojka. Ale zanim ona się dokonała, czy w tym momencie jeszcze górnicy Wałbrzycha i innych zakładów pracy, także na Wybrzeżu i w innych miejscach Polski protestowali, co przyczyniło się z pewnością do rychłych przemian w Polsce. Szanowni Państwo, tyle refleksji historycznej. Dzisiaj żyjemy w wolnym, demokratycznym państwie i nie chciałbym Państwa zanudzić długą przemową, ale muszę powiedzieć jedną rzecz. Jestem ogromnie dumny jako poseł, jako parlamentarzysta, że obecny rząd Zjednoczonej Prawicy, rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadza ideały solidarności w życie, budując tak naprawdę system solidaryzmu społecznego. Wielkie projekty społeczne, które dzisiaj są realizowane, ale nie tylko, także ostatnio ogłoszony wielki program planów kapitałowych, mają zmierzać do podniesienia zamożności obywateli w Polsce, pracowników, a także siły państwa polskiego. Miejmy w pamięci tamtych, którzy kiedyś mieli odwagę protestować, którzy położyli fundament pod dzisiejszą wolną, suwerenną i niepodległą Polskę. Spotykamy się na tym miejscu w duchu wdzięczności za te 38 lat. Wieczorem będziemy dziękować w kolegiacie w sposób szczególny na mszy świętej. Dzisiaj przy patronce ludzi pracy, braci górników, świętej Barbarze, chcemy objąć pamięcią naszą modlitewną wszystkich tu obecnych, szczególnie tych świadków tamtych wydarzeń, które tamte lata pamiętają. Chcemy objąć także i tych, którym zdrowie, choroba nie pozwala, żeby tu być, naszych skorowanych braci, wśród nich także księdza Juliana. Chcemy pamiętać także i o tych, których życie już się zakończyło. Po uroczystości przy kapliczce świętej Barbary i okolicznościowych przemówieniach złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pan Ireneusz Zyska. Wiązanka kwiatów od wojewody dolnośląskiego pana Kamila Krzysztofa Zielińskiego. Wiązankę kwiatów w imieniu pana ministra Michała Dworczyka składa Beata Mucha, dyrektor biura poselskiego. Wiązanka kwiatów od dyrektora PKP Cargo, pan Andrzej Kolubka. Wiązankę kwiatów w imieniu pana Iziego Gagatka składa jego córka. Wiązankę kwiatów składają przedstawiciele Komitetu Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości. Wiązankę kwiatów składa Solidarność Nauczycielska Ziemi Wałbrzyskiej.
wieloletni radny powiatu wałbrzyskiego, wicestarosta powiatu wałbrzyskiego w latach 2013-2014 Andrzej Lipiński zdecydował, że nie będzie kandydował w tegorocznych wyborach samorządowych do Rady Powiatu. Będzie natomiast ubiegał się o fotel burmistrza Mieroszowa. Podjąłem decyzję o tym, że nie będę już kandydował do Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Ma pan rację, 20 lat pracy, współpracy z różnymi środowiskami, a przede wszystkim z moimi kolegami radnymi, starostami, pracownikami starostwa powiatowego, jednostek organizacyjnych, ponieważ ten powiat działał w różnych okresach. Był powiatem ziemskim, był później powiatem, który został połączony z miastem Wałbrzychem, w związku z tym był to dosyć duży powiat. Przez te 20 lat muszę powiedzieć, że poznałem wspaniałych ludzi, realizowałem się w tym powiecie, wspierałem wszystkie inicjatywy mieszkańców, moich wyborców, za co im bardzo serdecznie dziękuję, bo przez te 20 lat wybierali mnie tutaj do Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Bardzo jeszcze raz im za to dziękuję. Starałem się zawsze wnioskować o te potrzeby, które wynikały w danych gminach, w naszych okręgach wyborczych, ale przede wszystkim też patrzyłem globalnie na całość powiatu wałbrzyskiego i wydaje mi się, że to, co było takie piękne, wspaniałe, to realizacja wszelkich potrzeb, które wypływały w różnych gminach, które zostały zgłaszane przez moje koleżanki, kolegów radnych, które staraliśmy się wspólnie realizować później w poszczególnych budżetach przez te 20 lat. Powiem, że jak Państwo wiecie, byłem w opozycji w stosunku do zarządu powiatu, ale ja muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o realizację zadań, wniosków, które zgłaszałem, muszę tutaj z tą stanowczością potwierdzić, że wiele rzeczy udało mi się zrealizować dzięki współpracy tutaj na forum Rady Powiatu Wałbrzyskiego, za co dziękuję moim koleżankom i kolegom radnym. Dziękuję Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego, bo między innymi zrealizowaliśmy drogi powiatowe. To jest Górka Unisławska, czyli ten taki łącznik między Wałbrzychem a Unisławiem Śląskim. Ta droga została wyremontowana. Została wyremontowana droga w Sokołowsku, co mnie bardzo cieszy, ponieważ mówimy o tym, że to jest taka perełka w gminie Mieroszów. Wspaniała miejscowość. Miejscowość łączna, do której też została wykonana droga dojazdowa, a później taka droga, która łączy to sołectwo z Kałymskim Śląskim. W związku z tym te drogi zostały zrealizowane. Muszę powiedzieć również, że droga w Nowym Siodle we wsi Nowe Siodło w tym naszym sołectwie również została odnowiona, zrobiona. Chciałbym również powiedzieć, że powiat wałbrzyski przy współpracy z gminą Mieroszów, bo tutaj chciałbym również to zaznaczyć, rozpoczął budowę chodnika takiego przy ulicy, między ulicą Chorzą a ulicą Kwiatową, więc te 261 metrów bieżących tego chodnika zostało zrealizowane w tej kadencji. Jest to poprawa bezpieczeństwa dla osób, którzy korzystają akurat z tej drogi, ponieważ jest to bardzo taka malownicza, turystyczna droga w kierunku Aderszbachu. W związku z tym w tej chwili mamy bardzo duże nasilenie, jeżeli chodzi o ruch kołowy. Można powiedzieć, że taka mieroszowska zakopianka. Za to też serdecznie dziękuję, że te środki finansowe znalazły się tutaj w budżecie powiatu wałbrzyskiego. No i dziękuję zarządowi. No, wspólnie to realizowaliśmy, za co naprawdę jestem wdzięczny. Chciałbym również powiedzieć o takich kwestiach związanych z kulturą, z kulturą fizyczną i nie tylko, bo przecież Nordic Walking to już kolejna edycja. W tym roku to już będzie 8. To wszystko jest realizowane również wspólnie z powiatem wałbrzyskim, jak również no już tak na stałe w kalendarz weszła impreza w Mieroszowie, nie tylko gospel. Jesteśmy też zawsze zainteresowani, wspieramy finansowo, za co też serdecznie dziękuję tutaj wszystkim moim koleżankom i kolegom radnym. To jest bardzo ważna sprawa. To mogłem zrobić dla mieszkańców Mieroszowa, zawsze akurat o tym wspominałem i dla mnie jest to akurat satysfakcja, że w tej chwili mogę to podsumować. Panie Andrzeju, możemy powiedzieć tak, że 20 lat minęło, ale z tego co wiemy, to nie zamierza pan
porzucać pracę na rzecz lokalnej społeczności. No, podjąłem, panie redaktorze i szanowni państwo, decyzję o tym, że będę kandydował na stanowisko burmistrza Mieroszowa. Mam nadzieję, że po tych wszystkich doświadczeniach, po tym, że pokazuję, że skutecznie działałem na rzecz tej naszej społeczności lokalnej, może ten kredyt zaufania wreszcie państwo mi dadzą. 15 września czekają nas Dni Powiatu Wałbrzyskiego. Z tej okazji w Dziećmorowicach w Karczmie Góralskiej odbędzie się wielka gala disco polo. Szanowni państwo, w imieniu własnym zarządu oraz Rady Powiatu serdecznie zapraszamy na Dni Powiatu Wałbrzyskiego. Będzie moc atrakcji. Szanowni państwo, pierwsza edycja Dni Powiatu Wałbrzyskiego odbędzie się w dniu 15 września. O godzinie 18 widzimy się w Karczmie Góralskiej w Dziećmiorowicach. Wystąpią dla nas trzy zespoły: Chadomen, Power Play i Markus P. Pomiędzy występami zespołów zabawiać państwa będzie Robert Delegiewicz, więc życzymy udanej zabawy i tak jak powiedziałem na wstępie, widzimy się wszyscy 15 września o godzinie 18 w Karczmie Góralskiej w Dziećmiorowicach. Serdecznie zapraszamy. To wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dzisiaj dla państwa. Dziękuję za uwagę. Uczniom, którzy rozpoczynają dzisiaj rok szkolny, życzę powodzenia i samych piątek i szóstek. Do zobaczenia jutro.